Hello, kochani, hello, tu już Michał ma przygotowane, zobaczcie, owijarkę. No, sianko będzie chyba owijane na siana kiszonkę. O, tam już trochę ma popresowane, widzę, jeden jest, ma pozgrabiane Michał. No, no, rusza nad rano. O, zobaczcie, kto idzie. Bodzio, sam szef. A z nim, za nim dwa koty. Nuka i Grześ. O, widzisz? Ja już to widziałam, ale mówię, później wezmę. Zawsze jakieś tam nieraz coś, nie? Hello. Hello. Grześ. Grześ. O. Grześ. Lecą. Nukę też mi pogłaskaj, no. Ale ładnie wieje teraz. Widzisz, troszkę powietrza. Sauna, tak. Sauna, nie? Przejściowe, teraz trochę dmucha, ale... To dobrze, bo ja wyszłam, to tak zaczyna wiać. Bo przed chwilą mówiłeś, że... 16 sierpnia. Tak. Michał przedwczoraj skosił i taka jest pogoda, że dziś już będzie owijane. Tak. Bo siana ma dość, teraz siano kiszonka. I tak to wygląda, nie? Przybliżyłam się, bo wiesz, wiatr. No, najgorszy jest wiatr. Wiatr. Zobaczcie, o. Koty Grześ. Przyszły. Grześ. Koty przyszły Grześ. Z Bodziem na łączkę. No, ten już patrzy tam. No. Ten już patrzy. Ma ciągoty. A, ciągoty. No widzisz. Nieraz tu to wieje, bo tam jest droga wypierniczo, jak się nie zatrzyma na drzewach. Jakiś kawałeczek folii albo od ulicy przywieje, nie? No. Masakra jest normalnie. Z tymi śmieciarzami tutaj. A tam przy drodze nieraz całe tapczany, jakiś telewizor, nie? Tak. Nie ma lekarstwa na tych... Takich... Ale każdy ma śmietnik i ja nie rozumiem tego. Telewizor idzie też na elektroniczne, wywalić tapczan na gabaryty. No, ale najlepiej komuś na łąkę i albo na pole, albo gdzieś, albo do lasu. Ale powiesz, że przywiało kawałek reklamówki, no to nie moja jest, ja wyrzuciłem tam, a nie tu. Powie jeden z drugim, nie? Jeden pan kiedyś się zatrzymał w tym, widziałeś, w drodze naszej, nie? No. Ja podjeżdżam i mówię, coś tam, a on mówi, tak się patrzy, ja mówię, dzień dobry. Ja wiesz, a on co się patrzy, zaraz wyjeżdżam, nie? A ja nie chodziło mi o to, że on tam stanął, bo nawet był zjechany i ten... Nie, on gołębie na loty puszczał. Jo, teraz. A ja mówię, wie pan co? Nie, ja tylko patrzę, bo nie, nawet mi nie powiedział, że gołębie, ale widziałam, że ma skrzynki. Słuchaj, ja mówię, ja myślałam, że to jest śmieciarze, nie? Że pan jest śmieciarz, nie? Bo to, a mówię, o jo, takie są co w śmieci, ale mówię, ja nie. Ja akurat już wyjeżdżam, już wyjeżdżam. To był ten dzień, co kombajn czyściłem, rano to było. No, no. Wcześniej, bo ja o 7 zacząłem, żeby skończyć. W ten sam dzień, to ile? Ja 3 dni właśnie, temu. Ja widziałam właśnie, że on strzynki, ale nie widziałam tego. Widziałem, jak puszczał potem. Na loty, busem takim blaszakiem był. No. Grześ. Takim blaszakiem i wypuszczał kilka skrzynek, nie wiem, 5, 6. Nie liczyłem, bo nie miałem czasu. O smaku Texas Grill. Kurde, o smaku Texas Grill. Tak. Co? Jadłaś takie coś nie. W tym miejscu? Nie. Jakbym jadła, to bym wzięła ze sobą. Tu jeszcze przeoczyłem, bo tam szedłem, tam tu jest reszta od tego, o. No, masakra. No. A wiatr. Wiatr wieje. To najlepiej wieje. To jest z wiosny. Trzeba nad ulicą chodzić i zbierać, nie po zimnie. Śnieg puści, to nieraz dmucha te flaszki plastikowe albo coś, puszki. A najgorsze są puszki. Weź, jak taka krowa zje, czy coś tam będzie żuła, to ma tak poharatany jezor wszystko, aż krew leci z pyska. No. Nos. Pociachać się może, nie? No. Pokaleczyć. Tak. No. Tam na tej na tyle, tam jest szerzej, bo to jest staw w tych krzakach.
A tam jest szerzej i pewnie tamten tyły teraz robi najpierw. A tam jest mokro. Ale to obeschnie, to potem będzie golił, nie? Tak, trochę tam jest na razie mokro, tak więc że to stoi. Jak nie będzie padać, nie? Zawsze tak jest, że się potem obciacha to. On tu łowi, on tu nieraz jest. Jak tu kosiłem, to widziałem, jak sobie wracał ze stawu. Grześ. Kusia. Nuka. No, Nuka. Nuka, Pusia, ona ma tam dwa imiona. Zależy, jak ją zawołasz. Pusia obojga imion. Tak. A Grześ pojedynczego. No. Jak nasze dzieci. Ja miałem dwa, jeszcze długie nazwisko, mówię nie. Żeśmy ustalili tak, że będą mieli po jednym imieniu dzieciaki. Tak jak ja. Tak jak ty, no. Był jakiś pierwowzór. No. Żeby tak postąpić, nie? Trzeba się trzymać. No. Wiadomo, kto rządzi. Michał mówi, na gumowych kółkach podbieracz całkiem jest bajka inna. Ja? Najważniejsze, że się sprawdziło. No to super. Cieszę się. Sobie fruwa po polach jak Perkins, Pershing. O Jezu, ty jak coś chcesz powiedzieć, to... Kto o to je. Tam chodzi? Gdzie? Jakaś dziewczyna? Czy Kasia to nie chodzi jeszcze na razie? Dorcia może wyszła. Jo. No jedzie, tam ten tył ma zrobiony. Michał mówił, jak zaczepialiśmy, że 20 może da tak około. Tak? Palotów. No to jestem ciekawa. No zobaczymy, nie? Ma licznik działający, to będzie można ocenić od razu. Zweryfikować jego obliczenia czaszkowe, nadlicznikowe. Nie obijesz. Już nagrywa Bodzia, widzisz? Tak. Bodzio, miałeś Bodzio, miałeś podejść i zobaczyć, ile już pęków ma. Ja ci macham, a ty jak taki... No ma licznik włączony, to będzie ja go muszę odpierniczyć. Ja go muszę z samego rana, żeby on na obroty wszedł, słuchaj. Nie? Jak będziesz nagrywał, to tak jak Wika tam na dole też, wiesz? Tak, tak, tak. No. Z różnych perspektyw. No, to dobrze. To idź, chłopcze. Smak. Texas Grill. Zobacz, co to jest. Co tu pruga na łąkach. Texas Grill. Chipsy, oczy co? Ktoś jadł? Tak? Chipsy, kurde. Ale mnie. Nie przypominam. Dla mnie jest
Dobra. Idź praci. Jadę, idę. I co, wypuści nam balota? Jest na luzie. Jeszcze raz jestem w takiej roli. Awaria. Pierwsza awaria. No, śrubę zerwało na zabezpieczenie, wiesz? O, proszę. Tutaj nie? Widzisz? No, szybko się uporali. No, tu mamy coś. To jest krótka. Zmienimy, jedziemy. To jest zawsze przygotowanie. Słoneczko nam dzisiaj daje w kość. Dzisiaj daje ładnie, nie? No. Na takie prace idealnie. To Mariusz jak będzie sobie montował, tak? Mama to nie wiesz. A mama? O. Chyba, że Mariusz będzie miał czas. O, dobra, lecimy to dalej. Mariusz ciocię ten nauczy trochę. Lekko po oczach dostałem. Okulary by mi się przydały. Ale trzeba być twardy.
kolejny. Zaczynamy, mówię o tym.